Cała medytacja składa się właściwie z trzech głównych części. Część przygotowująca, medytacja jako taka i podsumowanie. Przygotowanie ma dwa punkty, tak jak widzimy. Przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe. Przygotowanie bliższe do medytacji, dalsze od medytacji. I teraz, co się dzieje w przygotowaniu dalszym? W ogóle najpierw wcześniej. Cała metoda medytacji ignacjańskiej została opisana przez Ignacego w książeczce ćwiczeń duchowych, tak się nazywa, ćwiczenia duchowe. To jest tak naprawdę instrukcja obsługi rekolekcji w milczeniu, takich 30-dniowych, które Ignacy dawał na przestrzeni swojego życia i zlecił jezuitom, żeby oni też te rekolekcje dawali wszystkim ludziom chętnym. I ta medytacja, ona ma na celu na bazie Słowa Bożego jakby odczytanie tego, w jaki sposób, co mówi Pan Bóg dla mnie, do mojego życia. A co za tym idzie potem w uporządkowaniu swojego życia według woli Pana Boga. Czyli celem medytacji jest to, żeby człowiekowi pomóc usłyszeć Pana Boga. To nie jest metoda, która ma człowieka doprowadzić, tak, do spotkania z Panem Bogiem, ona ma mu pomóc. Czyli innymi słowy, to nie jest taki mechanizm, który jeżeli człowiek gdzieś tam się pomyli, gdzieś czegoś nie zrobi, to potem mu to nie wyjdzie, tego Pana Boga nie spotka. Te elementy mają człowiekowi pomóc. I to są rzeczy, które Ignacy odkrył w czasie swojego życia jako bardzo przydatne. I tak, każda medytacja trwa 45 minut. Do medytacji, czy do tego czasu nie wliczamy przygotowania do modlitwy. Każda medytacja na rekolekcjach jest wprowadzana, czyli jest ktoś, kto udziela punktów, czyli udziela wprowadzenia, i ktoś, kto to przyjmuje. I teraz to przygotowanie, czy innymi słowy, zanim ja wejdę w modlitwę, zawsze uczestniczę w spotkaniu, które mnie przygotowuje do tej medytacji. Na tym przygotowaniu jest mówiony fragment z Pisma Świętego, jest dawanych kilka myśli, nad którymi człowiek może się zatrzymać. I więc jakby to nie jest tak, że ja dostaję informację, że mam medytację i jakby jestem zostawiony sam sobie. Zawsze jestem jakoś prowadzony w tej modlitwie, przygotowywany. W czasie tego wprowadzenia właśnie dostajemy informację o tym, jaki jest fragment z Pisma Świętego do medytacji, po kolei nad czym można się skupić. Też jest danych kilka propozycji myśli, nad którymi można się w czasie medytacji zatrzymać. I w czasie wprowadzenia każdy wynotowuje sobie to, co mu się wydaje, że jest najważniejsze dla niego. Czyli podczas wprowadzenia nie chodzi o to, żeby sobie spisywać wszystko i każde słowo, które gdzieś tam padnie, tylko to, co jakoś ze mną rezonuje. Nie? To, co jakoś ze mną rezonuje. Potem, kiedy już wychodzę z tego wprowadzenia, idę na mój moment osobistego przygotowania do modlitwy, biorę swoje notatki, biorę fragment z Pisma Świętego i sobie to sam naczytuję. Sam sobie to przygotowuję, ale też naczytuję z takim zapytaniem, no dobrze, to gdzie moje serce jakoś się zaczyna rozpalać? Gdzie to do mnie jakoś bardziej trafia? I z tego wszystkiego, z tego całego materiału, z fragmentu Pisma Świętego, z tych wprowadzeń, czy też ze swoich osobistych refleksji, wynotowuję sobie dwie albo cztery myśli, nad którymi się zatrzymam. Nad którymi chcę się zatrzymać, bo to nie znaczy, że się zatrzymam nad wszystkimi. Ale ja sobie sam na podstawie tego wszystkiego wynotowuję, co właśnie jakoś mnie mocniej trafia. I to jest przygotowanie dalsze ciągle. Przygotowanie bliższe polega na tym, że to jest, ono się dzieje niepostrzeżenie, bo to jest taki mój moment od mojego wyruszenia na modlitwę do dojścia na modlitwę. Czyli jeżeli na przykład ustalam sobie, że moja modlitwa będzie w kaplicy, wyruszam ze swojego pokoju, to ta moja droga z pokoju do kaplicy jest przygotowaniem bliższym. Ale to oznacza, że w tym czasie też ma coś się wydarzyć. Ignacy mówi, że ja już idąc na samą modlitwę mam się wyciszać. Nie? Czyli jeżeli były jakieś rozkałatane myśli, różne rzeczy, które się działy, no ma się to we mnie jakoś uspokoić, bo idę na modlitwę, idę na spotkanie z Panem Bogiem. Uświadamiam sobie, że mam się z Nim spotkać. Ignacy też mówi, że zanim w ogóle ja zacznę, zanim zrobię znak krzyża, który rozpoczyna medytację,
to mam sobie uświadomić, zanim na przykład usiądę sobie na krzesełku, na czas, mówi jednego zdrowaś Mario, uświadomić sobie, jak Pan Bóg patrzy na mnie w tym momencie. Nie? Czyli mam mieć taką świadomość, że w tej modlitwie nie jestem sam, że to nie jest moja osobista duchowa ekwilibrystyka, tylko to jest spotkanie. Ja spotykam się z Panem Bogiem, Bóg spotyka się ze mną. Panu Bogu na tym spotkaniu zależy. On już na mnie czeka. Więc przygotowanie dalsze. Punkta, przygotowanie w zeszycie, potem przygotowanie bliższe, moja droga na medytację, a potem dzieje się już sama medytacja, która trwa 45 minut. Od pierwszego do drugiego znaku krzyża. Medytację zaczynam i kończę znakiem krzyża. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby mieć taką świadomość, że ja daję sobie konkretny czas na medytację. W naszych warunkach tutaj to jest 45 minut. Jeżeli na przykład będą rekolekcje w życiu codziennym, o których też już była mowa, o tam medytacja będzie trwała 30 minut. Będziemy zachęcać do 30-minutowej, też którą prościej jest w ciągu życia jakoś zmieścić. Natomiast 45 od pierwszego do drugiego znaku krzyża. Czyli innymi słowy, czas trwania mojej medytacji nie jest kwestią przypadku. Nie jest taką kwestią, że ja myślę sobie po 15 minutach, po 20 minutach, no to już wszystko przeszedłem, wszystkie myśli już z jakiejś się z nimi skonfrontowałem, no to już koniec. To już nic nowego nie wymyślę. No, tylko że pierwsze skrzypce w modlitwie nie gram ja, nie? Graje Pan Bóg. To On ustala. Jego Boża łaska, co tam się wydarzy na tej modlitwie, to On jest tam najważniejszy. Więc ja daję konkretny czas po to, że nawet jeżeli mam czas posuchy na modlitwie, kiedy na mojej modlitwie nic się nie dzieje, nic mnie nie porusza, nic mnie nie trafia, nic mnie nie inspiruje, no to ja po prostu daję Panu Bogu czas. Daję Mu po prostu czas. Może kiedyś już słyszeliście, ja lubię mówić, że właściwie jedyną rzeczą, są dwie rzeczy, które człowiek posiada. Jedną to jest czas, druga to jest historia. Moja historia. I właściwie te rzeczy posiadam tylko i wyłącznie ja. Nikt ze mną tego samego nie posiada. My się jakoś w czasie swojego życia przecinamy, ale nie jest nigdy tak, że posiadamy jakiś czas w ten sam sposób. Każdy z nas posiada czas indywidualnie. Czas i posiadanie czasu jest ważniejsze niż posiadanie zdrowia, bo na zdrowie można wpłynąć przez farmakologię, przez leczenie, czy cokolwiek innego. Na czas nie jestem w stanie wpłynąć. Ani go nie przemnożę, ani go nie zmniejszę. On po prostu jest. Więc jest on moim największym skarbem. Największym. To, w co ja czas inwestuję, będzie dla mnie najdroższe na świecie, bo to jest moja waluta. Mój czas jest moją walutą. To, w co ja mój czas inwestuję, jest moim największym skarbem. Nie? Zatem, jeżeli ja daję Panu Bogu czas, 45 minut, to znaczy, że niezależnie, co się na tej modlitwie wydarzy, obojętnie, czy ja mam tam jakieś poruszenia, duchowe oświecenia, wizje mistyczne, czy też po prostu nic się nie dzieje i mam wrażenie, że to jest zupełnie bez sensu, no to jeżeli ja chcę Pana Boga kochać, no to daję Mu ten czas. Nawet jeżeli mi to nic nie przyniesie, nawet jeżeli nic mi to nie da, żadnej inspiracji, no to daję Panu Bogu to, co najważniejszego, to, co największego, czyli mój czas. Jeżeli On chce, żeby tak to wyglądało, to niech tak będzie. Jeżeli On chce, żeby nic się nie wydarzyło, to niech tak będzie. Bo to On gra tu pierwsze skrzypce, a nie ja. I w tej modlitwie chodzi o spotkanie z Nim, a nie o to, żeby mnie coś zainspirowało. Nie? Więc 45 minut. Robię znak krzyża. Po zrobieniu znaku krzyża Ignacy mówi, żeby poprosić na taki w osobisty sposób, poprosić Pana Boga o czystość intencji. Taka modlitwa może być wyrażona w jakikolwiek sposób, ale chodzi o to, aby moje pragnienia, decyzje, czyny były ukierunkowane jedynie na Jego chwałę. Nie, czyli, że cała ta modlitwa ma być właśnie ukierunkowana na Niego, nie na mnie. To On ma być celem tej modlitwy. Dalej mówi o tym, żeby zaangażować swoją wyobraźnię. Zwykle jest tak, że na wprowadzeniu mamy coś podane, jakąś formę obrazu, które możemy sobie przywołać.
Dobrze jest ten moment mocno zaakcentować zaangażowanie wyobraźni. Nie chodzi o to, że mam w mojej głowie oglądać jakiś film, ale chodzi o to, żeby najczęściej to jest tak, że będziemy medytować jakąś scenę związaną, czy taką, którą jest dosyć prosto sobie wyobrazić, żeby swoją wyobraźnię zaangażować z kilku względów. Jeden to jest taki, że wyobraźnia bardzo angażuje nasze emocje, nie? Które też są ważne. One też są ważne na medytacji. Ja nie jestem tylko swoim mózgiem, nie jestem tylko swoją inteligencją, jestem całością, jestem człowiekiem. Człowiek to też są emocje. Więc angażuję swoją wyobraźnię po to, żeby te emocje też jakoś pobudzić. Po drugie, wyobraźnia jest też zawsze takim dobrym momentem, do którego ja mogę powracać, jeżeli by mi się coś wykrzaczyło na medytacji. Czyli na przykład w pewnym momencie się wybudzę i mówię, ej, rozproszyłem się, w ogóle nie wiem, czy ja myślałem. Nie pamiętam w ogóle, o czym ja się modliłem. Co tam chodziło? Gdzie ja byłem? To wyobraźnia jest zawsze momentem dobrego restartu modlitwy. Nie żeby jeszcze raz 45 minut się modlić, ale żeby kontynuować. I jeżeli chodzi o czas, natomiast żeby moja głowa wiedziała, do czego mogę wrócić. Nie? Zawsze do wyobraźni zawsze mogę wrócić. Ignacy też bardzo doświadczył, że wyobraźnia to jest miejsce działania Pana Boga, nie? Czyli Pan Bóg też przez wyobraźnię może działać, to znaczy, że mogą nas te obrazy poruszać jakoś. To, co ja widzę. Bardzo zachęcał, żeby siebie samego w danej scenie zobaczyć. Czyli jeżeli widzę jakąś akcję, nie wiem, interakcję Pana Jezusa z apostołami, to żeby sobie wyobrazić, że ja tam jestem, w tym miejscu. Ja mogę być którąś z postaci ewangelicznych, nie? Mogę odgrywać rolę, tak? Czyli na przykład jeżeli Ewangelia mówi mi o tym, że apostoł powiedział to czy tamto, to ja mogę sobie wyobrazić, że ja to mówię. Mogę spróbować poprowadzić jego postać w mój sposób, czyli zapytać się, dobrze, na przykład jestem apostołem Piotrem, to co ja bym powiedział, nie? Kiedy Jezus mi umywa nogi? To ja bym to pozwolił na to, czy nie? Co bym mu powiedział, nie? Z drugiej strony też jest takie podejście, które mówi, a może nie wyobrażasz sobie, że jesteś w którymś z postaci, tylko że jesteś ty w tej scenie. Nie? I co robisz? Nie? Co robisz? Moja znajoma powiedziała, że jedną z najbardziej przerażających dla niej momentów w ogóle w całej jej drodze rekolekcji ignacyńskiej był moment, kiedy podczas trzeciego tygodnia, czyli takiego tygodnia, który koncentruje się na cierpieniu Jezusa i męce i śmierci, stanęła pod krzyżem i zwiała. Po prostu nie była w stanie wytrwać, nie? Pod krzyżem. I sobie wyobrażała, że stoi pod nim i w pewnym momencie mówi, nie, to nie daje rady już, nie? I uciekła. Tak jak wszyscy inni. To był w ogóle moment fundamentalny w jej drodze duchowej. Nie? Bo pozwoliła sobie zrobić to, co się w niej dzieje, nie? W tej scenie. Więc wyobrażenie można w taki sposób poprowadzić. Dalej Ignacy mówi, żeby prosić o to, czego chce. I zwykle jest tak, że jest jakaś łaska, o którą my prosimy na danej modlitwie. Czyli i ona jest jakoś ukierunkowana, ta modlitwa. Ona nie jest przypadkowa, ona nie jest bezcelowa, jest jakoś ukierunkowana. Ta łaska może być też takim weryfikatorem, pytaniem, czy moja modlitwa się udała, czy się nie udała. Nie? Może być taką pomocą. I dalej przechodzę po tych właśnie różnych wprowadzeniach, znak krzyża, zaangażowanie wyobraźni, prośba, a jeszcze wcześniej modlitwa o czystość intencji, wchodzę w medytowanie danej treści. I teraz rozważam treści, które wybrałem z punktów, próbuję odnieść te treści do swojego życia, przyglądam się, do czego słowo mnie zaprasza, wzywa. I tutaj Ignacy mówi o takim bardzo ważnym słowie, które brzmi smakowanie. Smakowanie. Mam smakować Pismo Święte. Mam smakować treści. Czyli wyobrażam sobie, że mam wielki stół zastawiony jedzeniem. Tam są i parówki, i chlebki różne, i paszczety, i tak dalej, nie?
Ja mogę się na to wszystko rzucić łapczywie i się napychać. Napychać się i napychać i napychać, nie? No i okej, okay, i będę jakoś w pewnym momencie już pewnie najedzony. Tylko prawda będzie taka, że ja po 3 minutach już nie będę czuć smaku, bo będę siebie napychać jedzeniem. Po prostu już nie czuję smaku, nie? Nie jestem w stanie za bardzo rozróżnić tych wszystkich subtelności, na przykład, nie? Potraw. Tylko będę się napychać. Będę czuć ciepłe czy zimne, nie? Ewentualnie. Ale smaków już nie będę w stanie rozróżnić. Więc Ignacy mówi, że tak samo jest z Pismem Świętym i z medytacją. Ja mogę się rzucić na to pismo i próbować pożerać treści, ale to, co naprawdę koi ducha człowieka, to jest smakowanie. Czyli innymi słowy, biorę łyżeczkę, biorę trochę, przyjmuję i pozwalam, żeby to się we mnie rozpłynęło. Jakby pozwalam sobie posmakować, żeby to wypełniło całe moje wnętrze, wszystkie moje kubki duchowe. Nie? Żeby to wszystko we mnie wypełniło, żebym ja zobaczył, co tam jest, nie? Pozwolił sobie w tym przebywać. To może na przykład oznaczać, że i to jest dużo ważniejsze, niżeli intelektualizowanie na modlitwie. Intelektualizowanie polega na tym, że ja na przykład staram się coś wymyśleć. Jestem w jakiejś scenie i próbuję coś wymyśleć. To mogą być nawet ciekawe rzeczy. Nie? Mogą być inspirujące rzeczy. Natomiast one będą aktywnością mojego rozumu, a nie mojego serca. Ja mogę chcieć wymyśleć nowe dogmaty. Jakieś stare dogmaty zrozumieć. Dojść do jakichś prawd. I to są może bardzo ciekawe rzeczy na dyskusję przy herbacie, ale nie na medytację. A tutaj chodzi o to, abym medytował, nie? Czyli żebym angażował swoje serce, żebym swojego serca słuchał. W praktyce to może oznaczać na przykład, że nie widzę, załóżmy, że jestem w scenie umycia nóg apostołom i widzę, że jak idzie Jezus, tak i on, wyobrażam sobie, że jest ławeczka, ja jestem gdzieś tam trzeci czy piąty, Jezus po kolei umywa apostołom nogi i ja zaczynam się robić zdenerwowany, nie? Kiedy on podchodzi do mnie. Jak już podchodzi, to ja mam takie, żebym chciał go odepchnąć. No to teraz nie chodzi o to, żebym ja intelektualnie zaczął się zastanawiać, co to oznacza, jaki to ma wpływ z moim dzieciństwem, albo to, tasiam to i owam to, tylko zatrzymać się w tej scenie, uchwycić ten moment, uchwycić swoje uczucia. Nie? Uchwycić to, co się we mnie dzieje. Pozwolić, żeby to, co się we mnie dzieje, mnie wypełniło. Nie? To na przykład w praktyce też może oznaczać, że jakieś uczucia we mnie będą się rodzić, a będą związane z jakimś zdaniem. Nie? Na przykład nie ufam Tobie, Panie Jezu. Nie? Mogę mieć jakiś problem, nie? Z Jezusem. Nie ufam Tobie, Panie Jezu, bo widzę, że nie chcę Mu pozwolić umyć sobie stóp, no bo Mu nie za bardzo ufam. Więc może być tak, że ja się zatrzymuję nad tym zdaniem i widzę, że to we mnie powoduje i prowokuje jakieś uczucia, no to pozwalam sobie, żeby to zdanie we mnie wybrzmiało. Nie, nie ufam Tobie, Panie Jezu. Widzę, że we mnie coś się zaczyna pojawiać, jakieś uczucia. Ale po jakimś czasie one zaczynają wygasać, więc sobie to zdanie jeszcze raz powtarzam. Nie ufam Tobie, Panie Jezu. Znowu coś powoduje jakieś uczucia. No to pozwalam, żeby wybrzmiały. Nie idę dalej. Nie szukam kolejnego zdania, nie szukam kolejnego poruszenia. Trwam w tym, co mnie poruszyło. Dopóki te uczucia nie miną. Jeżeli jest tak, że znowu sobie powtórzę, i widzę, że to już we mnie żadnych uczuć nie prowokuje, to wtedy idę do kolejnej treści. Dopiero wtedy. Chodzi o wyciskanie całej cytrynki, nie? A nie do połowy. To też oczywiście tutaj podałem taki przykład, który może się okaże, że jest negatywny albo jakiś taki nieprzyjemny, ale z drugiej strony nie musi wcale być jakoś negatywny, bo może być bardzo pozytywny, nie? Bo może dużo o mnie mówić i może mi też dużo pokazywać ze mnie samego. Natomiast może być tak, że załóżmy, jestem w scenie
rozmnożenia chleba i Jezus mówi apostołom, to przynieście to, co macie, przynieście swoje chleby, swoje ryby. I ja w sobie widzę jakąś wielką taką radość, że mogę Jezusowi oddać to, co posiadam. Nie? I na przykład może być tak, że czuję w sobie taki zapał i radość z tego, że mogę dać Jezusowi to, co mam. I ono może być korespondować ze zdaniem, chcę oddać Tobie, Panie Jezu, wszystko. I mam tę scenę, widzę Jezusa i ja mu mówię w mojej wyobraźni, chcę Tobie, Panie Jezu, oddać wszystko i widzę, że to jest we mnie wielki zapał, żeby to się wydarzyło. To znowu nie idę dalej, tylko pozwalam, żeby to we mnie wybrzmiało. Chcę oddać Tobie, Panie Jezu, wszystko. Pojawiają się uczucia. No to pozwalam, żeby one wybrzmiały. Jak już mi wygasły, to zdanie sobie powtarzam. Znowu są uczucia. Pozwalam, żeby wybrzmiały. Nie idę do przodu. Medytowanie sceny. I teraz to oznacza, że ja naprawdę nie muszę przerobić treści, które sobie wypisałem. Nie muszę ich przerobić. Jeżeli wypisałem sobie 4 myśli jako takie inspirujące, ważne dla mnie jakoś, a będę widział, że jakoś poruszy mnie jedna i to jeszcze tak do połowy, bo mi nie starczy czasu, to spoko. To spoko. Nie ma problemu. Nie chodzi o przerabianie treści. Chodzi o to, żeby się zatrzymać w tym, co mówi do mnie Pan Bóg. Bo to jest ważne. Nie przerabianie treści, ale kontakt z Panem Bogiem jest istotny. Właśnie ważnym jest, aby odczuwać, smakować wewnętrznie i tak dalej. I to jest taki najważniejsza część całej medytacji. Potem na zakończenie Ignacy mówi, że jako na takie wyjście z modlitwy dobrze jest sobie wyobrazić, że spotykam się z Panem Jezusem czy też z jakąś inną osobą, która będzie mi zaproponowana na koniec każdego wprowadzenia. I spróbować sobie z tą osobą porozmawiać, nie? Podsumować te treści. Ignacy mówi, wyobrazić sobie, że rozmawiasz z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. Jak przyjaciel z przyjacielem. I to jest w ogóle bardzo fajne zdanie, bo my jesteśmy może to dosyć przyzwyczajeni do tego zdania, bo już może je nieraz słyszeliśmy. Natomiast powiedzieć, że człowiek rozmawia z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, jest przełomowym momentem całej historii zbawienia, bo dotyczy Mojżesza. Pismo mówi, że Mojżesz, jak wchodził do namiotu spotkania, na które schodziła chwała Boża, to jako jedyny człowiek rozmawiał z Bogiem i rozmawiał właśnie jak przyjaciel z przyjacielem, a jak wychodził z namiotu, to jego twarz jaśniała, to dlatego sobie przykrywał, żeby ludzie byli onieśmieleni. Więc chodzi o taką rozmowę, taką przyjaźń, taką bliskość. Jak przyjaciel z przyjacielem. I na sam koniec odmawiam modlitwę Ojcze Nasz i robię znak krzyża. Po 45 minutach znak krzyża drugi następuje. A co zrobić, jeżeli ja już sobie wszystko przemedytowałem i nic się nie dzieje? No to i widzę, że zostało mi jeszcze 7 minut. Albo 3. To co, to mogę kończyć? Nie, wytrwać 45. Wytrwać 45. To jest ważne, bo Ignacy w ogóle to, co my tutaj, o czym my tu rozmawiamy, nazywał ćwiczeniem duchowym. I mówi tak samo jak dla ciała mamy bieganie, wysiłek fizyczny i to są ćwiczenia, tak samo są i ćwiczenia duchowe. Czyli pewne formy aktywności, które mają wyrobić gibkość naszego ducha. Więc medytacja jest pewnym ćwiczeniem, które ma nam wyrobić wewnętrznego ducha, który ma nam pomóc odnajdywać Pana Boga, czy poruszać się w rzeczywistości duchowej. Tak samo jak ćwiczenia fizyczne mają pomóc poruszać się w rzeczywistości zewnętrznej, fizycznej. Tak samo jest i duchowej. Więc to ma znaczenie, czy ja wytrwam te 45, czy nie. Bo to mi wyrabia charakter, bo to mi wyrabia ducha. To też dużo mówi na przykład o mojej interesowności modlitwy, nie? Bo jeżeli jest tak, że modlitwa mi idzie i ja po prostu tego Pana Boga złapałem za mały palec prawej stopy i po prostu jest mi tak super,
no to wtedy człowiek może się modlić i 3 godziny i nie będzie zmęczony. Ale jeżeli mam wrażenie, że moja modlitwa to jest rzucaniem grochem o ścianę, to wytrwać 3 minuty więcej to jest mordęga. To jest mordęga. Natomiast Ignacy mówi, że zaparcie się własnej woli należy wyżej cenić niż wskrzeszanie umarłych. Nie, zaparcie się własnej woli należy cenić więcej niż wskrzeszanie umarłych. Więc wytrwać 3 minuty, mimo że wszystko we mnie krzyczy, nie, już to nie ma sensu, idź stąd i tak dalej, no to jest bardzo duże osiągnięcie. To jest bardzo duże osiągnięcie. Należy się z tego bardzo cieszyć, że się udało. I należy sobie mocno gratulować, że się wytrwało, nie? Więc po całej medytacji jeszcze czas refleksji, 10-15 minut. I na refleksji, czy podczas refleksji, ja zapisuję, robię notatki. Podczas modlitwy nie robię żadnych. Modlę się. Notatki robię na refleksji. Podczas refleksji wynotowuję sobie, że na przykład pojawiły się we mnie jakieś konkretne uczucia i emocje. Opisać je sobie, nazwać. Może były jakieś zdania, które były dla mnie istotne. To sobie zapisać. Może pojawiły się we mnie jakieś inne poruszenia. Może jakieś światło się we mnie pojawiło, jakieś pragnienie, pomysł, cokolwiek. Zapisać sobie. Uwaga, to nie chodzi o to, żeby zapisywać wszystko, co się wydarzyło. To nie chodzi o wszystko, o to, co się pamięta. Nie chodzi o spisanie wszystkiego. Mówię to, bo czasami jest tak, że człowiek jest sparaliżowany tym, że na modlitwie dzieje mu się bardzo, bardzo dużo i ma wrażenie, że zapomni za chwilę i wtedy mocno się stresuje i zaczyna spisywać w czasie medytacji. No tylko, że w czasie medytacji to, no nie wiem, to jakbyś spotkała się z chłopakiem albo z dziewczyną i podczas randki bierzesz zeszyt i opisujesz, co się dzieje. No nie, no, opiszesz sobie później, tak? No bo jak jesteś z drugą osobą, która jest dla ciebie jakoś istotna, to po prostu bądźcie razem, a nie, że ty będziesz opisywać na blogu po prostu, co ona robi, jak ona wygląda i tak dalej. No, nie, no bez sensu. Coś tracisz wtedy, nie? Więc tak samo chodzi o ten kontakt z Panem Bogiem. Po całej modlitwie to, co pamiętasz, jest taka też fajna zasada, że to, co pamiętasz, jest istotne. Nie, że masz zapamiętać wszystko, tylko to, co pamiętasz, jest istotne. Jest właśnie tym, co trzeba zapamiętać. Też na refleksji można sobie zweryfikować, czy zadać pytanie dotyczące miejsca modlitwy, czy ja rozumiem metodę, co jest dla mnie jakoś proste, co jest dla mnie trudne, gdzie potrzebuję może jakiegoś wyjaśnienia. Może jest tak, że no nie wiem, na przykład przespałem połowę, nie? No to dobrze, no to sobie zrób kawę wcześniej, nie? Albo przewietrz głowę jakoś, albo spróbuj przybrać inną postawę ciała, taką, która ciebie nie uśpi. Bo na przykład medytacja leżąc pod kołderką w łóżku będzie pewnie dobrą medytacją w oparciu o poduszkę, ale niekoniecznie w oparciu o Pismo Święte. Więc warto sobie te rzeczy weryfikować. I nie dać się swoim takim wewnętrznym próbom, jak to nazwać, przekonywania siebie samego, że tym razem jak się położę, to nie usnę. No nie, to się nie wydarzy. Po prostu będziesz spać jak bubr.